Czy powrót do szkoły po wakacjach może być miły? Okazuje się, że tak, pod warunkiem jednak, iż uczeń będzie zadowolony z tego, co ma w plecaku. A na zakup przyrządów potrzebnych do nauki nie stać wielu rodzin. O nich właśnie pomyślał Caritas diecezji ełckiej i przekazał najuboższym plecaki. W siedzibie kurii odebrali je członkowie parafialnych zespołów Caritas, by potem wręczyć uczniom. Dzieci doceniają taki dar. Są szczęśliwe, dziękują, przychodzą na plebanie. Księdzu dziękują, dziękują nam, pracownikom parafialnego zespołu Caritas. W tym roku rodzinom najuboższym oraz wielodzietnym przekazano 1400 plecaków wypełnionych tym, czego nie może zabraknąć najmłodszym na lekcjach. Znalazły się więc tam farby, mazaki, kredki, piórniki, zeszyty, długopisy. Koszt jednego kompletu wyniósł około 45 zł. Pieniążki pochodziły głównie z akcji, którą przeprowadzamy w miejscach użyteczności publicznej, czyli w bankach, urzędach pocztowych. Są takie specjalne skarbony oznaczone plakatem zatytułowanym Tornister pełen uśmiechu, a także oczywiście wkład własny Caritas. Wręczeniu wyprawek towarzyszyła modlitwa pod przewodnictwem księdza Romualda Kamińskiego. Biskup modlił się o to, by rok szkolny rozwijał nie tylko umysły dzieci, ale przede wszystkim ich dusze. Poświęcił również wyprawki. Po uroczystości widok kolorowych teczek przywołał wspomnienie młodzieńczych lat księdza i tego, w czym nosił książki do szkoły. To nie był plecak, to były takie tornistry tekturowe. No taki był czas wtedy, ale wystarczały na nasze potrzeby. Potem były jakieś teczki takie ręczne, więc chodziło się lekko przekrzywionym, bo tych książek było jednak sporo. Akcja ufundowania i wręczenia wyprawek odbyła się po raz czwarty. Organizatorzy szykują się już do kolejnych edycji.